Tematem kompozycji zabytkowego Arrasu jest historia Złotego Deszczu. W tej postaci Zeus, władca Olimpu, przeniknął do komnaty córki króla Agros, Danae. Nasz Arras, właśnie pod tytułem Złoty Deszcz, jest to pierwszy z takiego cyklu o historii Perseusza. I Złoty Deszcz opowiada o tym, jak to ojciec Danae, Aiskyros, po przepowiedni, że zginie, zostanie zgładzony, zabity przez swojego wnuka, zamknął po prostu córkę Danae w piwnicy brązowej, żeby tam nikt, broń Boże, do niej się nie zbliżył. Arras pochodzi prawdopodobnie z pracowni Gabriela van der Tombe z Brukseli. Powstał około 1520 roku. Do kolekcji książąt Czartoryskich trafił po 1885 roku. Dzieło Złoty Deszcz znalazło się w Muzeum Okręgowym w Toruniu dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie i Fundacją Czartoryskich. Jesteśmy w muzeum odpowiednio wyposażonym w oświetlenie, w warunki klimatyczne i właśnie ten remont, który przed paroma już laty, bo to 2 lata minęły od momentu sfinalizowania remontu w tej części, pozwolił nam na pokazywanie dzieł klasy najwyższej, klasy światowej, bo Arras właściwie w warunkach Muzeum Toruńskiego nie jest codziennością. Arrasy, czyli tkaniny obrazowe, zwane także gobelinami, powstawały początkowo w formie szkicu na tak zwanym małym kartonie. Pionowe nici wraz z poprzecznymi, poziomymi, wielobarwnymi tworzą strukturę tkaniny i formułują jej wzór. Arras Złoty Deszcz w Toruniu w Muzeum Okręgowym pozostanie do wiosny.